Jesteśmy w samym centrum Oleśnicy. To właśnie tu historia łączy się z teraźniejszością. Z jednej strony mamy kościół parafialny pod wezwanie w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który jest zabytkiem klasy zerowej. Obok jest figurka Matki Boskiej ufundowana przez państwa Jana i Irenę Zaborowskich, dziedziców Brodów. Za nami jest strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej, budynek, który ma bardzo oryginalny charakter, szczególnie interesująca jest wieżyczka. Historia Oleśnicy to historia potężnych i wpływowych rodów, takich jak Oleśnicy czy Zborowscy. Dzień współczesny to miejsce zamieszkania ludzi pracowitych, którzy zajmują się usługami budowlanymi. Jesteśmy w świątyni, która jednocześnie jest i takim naszym parafialnym wieczornikiem, gdzie się gromadzimy na modlitwie, i naszym zabytkiem, z którego jesteśmy dumni i o którego dbamy. Tutaj za mną, po prawej stronie, jest najstarsza rzecz w kościele, mianowicie tablica erekcyjna drugiego z kolei kościoła w Oleśnicy, a datuje się ją na rok 1406, czyli 4 lata przed bitwą pod Grunwaldem, więc to trochę zamieszka już czasy. Cieszymy się bardzo, że wróciliśmy do przedszkola tu przy ulicy Nadstawie. Mamy tutaj 4 piękne sale zajęć. Mamy salę gimnastyczną, mamy ogród zimowy, pomieszczenia biurowe, zaplecze kuchenne. Dzieci mogą się wspaniale rozwijać poprzez koła zainteresowań, które tworzą nauczycielki, kółko plastyczne, taneczne, rytmiczne. Dziękujemy władzom samorządowym, panu wójtowi, radzie gminy za to, że stworzyli nam tak wspaniałe warunki. Budynek to jedno, a teren wokół niego to drugie. Jest on rozległy, dzieci mogą go same zagospodarowywać. Mamy piękny plac zabaw, no i ostatnio oddana góreczka saneczkowa zimą, a widowiskowo-rekreacyjna latem, gdzie dzieci mogą swobodnie biegać i do woli pokazywać swój temperament. Jesteśmy w miejscowości Brody. To tu znajdował się dworek myśliwski państwa Zaborowskich, w którym z pewnością często przebywał pisarz Stefan Żeromski. Na pewno warto tutaj przyjeżdżać, warto tutaj spacerować. Piękne tereny, bardzo świeże powietrze, chłód, który ciągnie od stawów, lasy, które są pełne grzybów. To na pewno atrakcje, które skłaniają do tego, żeby właśnie tutaj spędzać wolny czas. Jesteśmy w Bożymowie, na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego budowanego w ramach odnowy wsi. Z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2010 roku. Obecnie Bożymów to miejscowość bardzo aktywna i myślę, że tej aktywności służy również to, co zrealizowaliśmy w ramach wspomnianego wcześniej projektu, bowiem to w Bożymowie powstało Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych, a więc stowarzyszenie, które zajmuje się organizowaniem życia mieszkańców tej miejscowości, a często również mieszkańców całej gminy. Jesteśmy w miejscowości Podlesie, w gminie Oleśnica. Miejscowość niewielka, mało znana, ale myślę, że w przyszłości będzie sławna. W 2014 roku przeprowadzono tutaj wykopaliska na pobliskim wzgórzu, na tej terasie, czyli tym naturalnym podwyższeniu. Zrobiono odkrywkę, gdzie odkryto tysiące pamiątek z przeszłości. Okazało się, że na tych ziemiach
7 tysięcy lat temu osiedliła się grupa z kultury ceramiki wstęgowej rytej. Zachęcamy do korzystania z tego wszystkiego, czym Oleśnica przyciąga, czym zachwyca, co oferuje, bo oferuje wiele.